tytuł jest piękny i tytuł jest zadziwiający. Ja właściwie, kiedy zobaczyłam ten tytuł, bardzo się zastanowiłam, ponieważ chyba pierwszy raz albo jeden z pierwszych razów widzę ten tytuł w takim ujęciu w rodzaju żeńskim. Zazwyczaj się mówi wolne miejsce, tak? Jeżeli coś jest wolne. Natomiast tutaj chodzi o wolne kobiety, wolne z różnych powodów, w różnych kontekstach, o swojej wolności, niezależności i jak to autor ujął o swoim wygranym życiu mówiące. Ja właściwie od razu wiedziałem, co ma w tej książce być, z czego części rozmów nie miałem jeszcze, bo na przykład ta rozmowa z Wandą Wiłkomirską, ona powstawała w trakcie, jak myśmy z Justyną Dąbrowską rozmawiali. Było kilka takich rozmów, które właściwie ja dogrywałem potem do tego materiału, który jest w książce. I no, choćby do rozmowy, którą już miałem nagraną wcześniej z Teresą Torańską, nagrałem jeszcze drugą rozmowę, taką, która oświetlała też trochę z innej strony sprawy z jej dzieciństwa. Więc ja dużo więcej rozmów na ten temat mam, nagranych, wydrukowanych, które mogłyby się w tej książce znaleźć, ale ja właściwie szukałem takiej dramaturgii dla tej książki, że ona trwa od rozdziału do rozdziału, że od rozmowy do rozmowy, i to wydawało mi się taką kompozycją dosyć konsekwentną. Tak nagle mi się oczy otworzyły i jakoś sobie zaczęłam gwałtownie to wszystko przypominać. Przyszedł Remek i złapał mnie na tym po prostu. I zaczął zadawać te swoje niesamowicie dociekliwe i takie wdychę, że tak powiem, pytania, które po prostu jakby celowały w te miejsca, o których dokładnie myślałam, które chciałam, może nie chciałam do końca ujawniać, ale dzięki niemu ujawniłam i stwierdziłam, że jest to jakiś rodzaj autoterapii. I wtedy otworzyłam oczy, zobaczyłam, że ta twarz należy do osoby, która ma czapkę sesłańską na głowie. I wie pani, refleksja, to może nie będzie tak źle. Jeżeli w tych ludziach jest jakaś iskra jeszcze człowieczeństwa, która pomaga, może się rozwinie w coś lepszego. Nie bałam się w czasie okupacji. Wychodziłam naprzeciw różnym sytuacjom ciężkim i trudnym. Nie bałam się. Długi czas woziłam prasę w języku niemieckim przeznaczoną dla żołnierzy niemieckich. No to była sprawa już gardłowa ostatecznie. Też się nie bałam. No po prostu nie bałam się, przepraszam. Musicie mi państwo uwierzyć. No. Wierzyłam w swoją gwiazdę. Myślę, że to mi bardzo pomagało, niezależnie od wyglądu. Mnie się wydaje, jak państwo zresztą czytają te rozmowy z mężczyznami i z kobietami, że po prostu mężczyźni, to nie to, że oni mają mniej do powiedzenia, tylko w ogóle nie są analityczni, to znaczy oni po prostu stwierdzają, i mówię to w imieniu swojej płci, mężczyzna stwierdza, na każdy temat ma coś do powiedzenia i bardzo chętnie swoją opinię wyraża, zwłaszcza opinię dotyczącą kobiet w ogóle, ruchów feministycznych, prawda, macierzyństwa, wolności, niezależności i tak dalej. Mężczyźni w tym są bardzo dobrzy. To niekoniecznie nadaje się na wywiad dla mnie. Julia Hartwig, Henryka Krzywonos, Teresa Torańska, Wanda Wiłkomirska, Teresa Nawrot, Hanna Kral, Krystyna Higer, Agnieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz. To są pozostałe bohaterki.